Jacku, jutro na wywiad przychodzi Rafał Ziemkiewicz, symbol prawicowej publicystyki. W zasadzie to powinien być nasz idol. To jest był rzecznik Unii Polityki Realnej, pisarz, teraz publicysta, gwiazda pisowskiej telewizji Republika. Czy czujesz mrowienie w palcach? No tak, czuję już pewien niepokój przed tym spotkaniem, natomiast trzeba przyznać, że o Rafale Ziemkiewiczu mam raczej pozytywne zdanie jako publicyście, dziennikarzu. Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, nie we wszystkim się z nim zgadzam, natomiast to, no, trzeba mu przyznać, że jako jeden z niewielu jest naprawdę bardzo rzeczowym publicystą, nieskrępowanym poprawnością polityczną, mówi raczej to, co myśli. No, czy myśli słusznie, to się okaże. Czyli jak zwykle zapowiada się ciekawa rozmowa, ciekawy wywiad, ciekawy materiał w TAK TV, ponieważ my poruszamy każdy temat, a wręcz uwielbiamy poruszać taki temat, o którym nawet inni boją się pomyśleć. A gdyby Państwu przyszło coś do głowy, to prosimy o zadawanie pytań. Te najciekawsze przekażemy naszemu gościowi.